Cześć! Dzisiaj chcę Ci pokazać sposób na prostą i szybką rozkładówkę. To będzie rozkładówka dla osób, które nie przepadają za braszpenami albo nie chcą nimi pisać, nie lubią, a jednocześnie chciałyby mieć kolorowy planer, więc użyjemy sobie naklejek, takich z nazwami dni tygodnia i takiego pisaka Clean Color Dot, którym zrobimy zarówno kropki, jak i napis nagłówkowy. No to zaczynamy. Zaczniemy od nagłówka i napiszemy sobie tutaj plan na tydzień. Ten pisak nie ma elastycznej końcówki, w związku z tym nie musisz się martwić, czy go dociskać, czy odpuszczać. Linia ma być cieńka, gruba. Ona będzie taka sama cały czas i piszemy sobie tu po prostu zwykłe drukowane literki. One będą dosyć spore, bo pisak ma dosyć sporą końcówkę i łatwiej Ci będzie nim pisać, jeśli ustawisz go bardziej pionowo. Jeśli masz jeszcze chwilę, możesz dodać drugą końcówką tego pisaka, tą cienkopisową, takie małe kreseczki na całej powierzchni tego napisu. Dzięki temu on będzie wyglądał ciekawiej, ale oczywiście nie musisz tego robić. Nagłówek gotowy, więc czas na kolejne dni tygodnia i po prostu tutaj przyklejamy sobie naklejkę na każdy z dni. Będzie dzięki temu kolorowo, a nie wymaga to żadnych umiejętności i zajmuje bardzo mało czasu. I czas na oznaczenie tych dni tygodnia. I wpisanie konkretnych zadań. Możesz je oznaczyć dodatkowo tutaj kropeczkami. Będziesz mogła wtedy odkreślić wykonane zadanie. I nasza lista gotowa. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać Ci, że plan na tydzień może być super szybki, a pomimo wszystko efektowny i dobrze się prezentować w planerze.